Witam serdecznie na kanale Picasso. No niestety nie mam dobrych wieści. Aczkolwiek, no jak dla kogo? No, dla osób początkujących będzie to ciekawa zmiana. Natomiast dla osób, które już trochę grają, no to będzie gruntowna zmiana i powiedzmy zmiana, przewalutowanie very hard. O, powiedzmy w ten sposób. Mianowicie sprawa jest krótka, choć z tłumikiem. Wyłączają nam powoli, po prostu powoli, całkowicie już nam wyłączają koniki na kupon. Zaraz wytłumaczę co i jak. Od 29 zmienia się całkowicie tutaj procedura i nie będą już koniki na kupon dawały kuponów. Czyli 30-latki już nie będą dawały kuponów, natomiast wchodzą inne dodatkowe rzeczy. Na przykład będą dodatkowe zadania. Aha, wyłączają nam też kupon w jednego gracza. Tego tutaj nie piszą, ale to robią. Po prostu i wiecie, to jest to świństwo, bo musiałem dopytać, żeby się o tym dowiedzieć. Natomiast to też jest, będzie wyłączone. Także dodatkowy tam kupony za aktywność po prostu będą wyłączone, które byście mogli dostać dodatkowo. Teraz tak. Macie ostatnią chwilę, żeby do 29, żeby sobie zakupić lub też wyhodować koniki na kupon, z tego względu, że będzie coraz ciężej z tym, z tego względu, że no owszem, tam zadania będziecie mieli i tak dalej, natomiast z konikami na kupon jest o tyle fajna sprawa, że nie tylko mogliście swoją normę zrobić, ale można było też i handlować nimi i tak dalej. Już się wszyscy ucieszyli, że wreszcie można handlować tymi konikami na kupach i nie dostawać banów. Natomiast no, nie była to długa procedura, ile, miesiąc, dwa. No i mamy to, co mamy, prawda? Więc na co nam wymieniają? No tutaj będzie pierwsze zadanie od 1 do 15 dnia. Pierwsze stażu będzie pierwsze zadanie za 250 aki, drugie za 5000. Tutaj ja zaraz wam pokażę, że to jest wierutna znaczy się, no robią nas w tyłek już w tym momencie. Z tego względu, że na czeskim od pierwszego dnia już macie kupony, można sobie zbierać. Natomiast jeśli będzie od 15 do 29, za pierwsze zadanie otrzymałem 500 eki, a za drugie 10 kuponów. Wreszcie, kiedy będzie 30-dniowy staż lub więcej stażu, za pierwsze zadanie będzie 10 kuponów, a za drugie 20 kuponów. Teoretycznie powinno być 900 kuponów, powinniście dostać 900 kuponów, a za każde siódmego dnia z rzędu wygrywacie róg obfitości. Nowe rankingi. Te nowe rankingi to są tak z dupy, że normalnie aż mnie podniosło. No kurczę, już widzę, jak wszyscy latają i kurczę, chwalą się, że mam pierwsze miejsce za truposze. No tak, truposze, dobra sprawa, nie, no już widzę, jak po prostu młode koniki, źrebaki, kurczę, biorę i oddaję albo do schroniska, albo zabijam. No kurczę, to już naprawdę i za to jest nagroda. Ja pamiętam te czasy, że za uśmiercenie źrebaka była kara, najpierw była ostrzeżenie, a później utrata karmy. Zobaczcie, a teraz za to, że uśmiercacie źrebaka, dostaniecie jeszcze bonus w postaci rankingu, prawda? No to jest chore, po prostu to jest chore. No ale no, niech będzie im tam. No. I tutaj wiecie co? Najśmieszniejsza fraza, którą tutaj widzę, to jest długo wyczekiwana zmiana. Chyba przez was. No, już kurczę, już nie można normalnie ten. Ale tak a propos tych rankingów, to może zrobiliby kurczę taki ranking, kto ma więcej łajna. Albo kto więcej obrzuca kogo łajnem, prawda? No czemu nie? No jak już mamy ranking za truposze, to czemu nie za ranking za łajno, prawda?
Czyż to jest równoważne przecież. No, także no, pomyślcie tam troszkę, pomyślcie. A póki co, słuchajcie, pierwsza sprawa i najważniejsza. Macie tutaj, możecie sobie 30-latki kupować za jaki, póki co jeszcze. Spokojnie można sobie, mam taki filmik, gdzie pokazuję wam, ile tych koni można sobie ubić. Jak macie możliwość, to ubijajcie teraz do skutku. Z tego względu, że powiem szczerze, no, te 30 kupo 3, 3000 kuponów można uzbierać z tych koni na kanka. Jeżeli jesteście początkujący i nie macie ani ani powiedzmy kuponów. Jak nie macie eki, a macie kupony, to jest rada. Jeżeli nie macie, nie, bo tutaj macie, patrzcie, tutaj macie po 45 kuponów, prawda? Konika na 30-latka, bierzecie takiego, uśmiercacie od razu i macie już na dwa następne, prawda? Koniki. I tak uśmiercacie następne dwa, znowu macie na cztery, prawda? I tak do 10 koni uśmierconych, prawda? I spokojnie te 550 kuponów powinniście sobie zarobić na tym bez problemu. A natomiast jeżeli macie eki, no to kupujecie jednego czy tam 10 tych, uśmiercacie i też macie 1000 kuponów, prawda? No ostatni moment po prostu. Albo bierzecie jednego, kupujecie tak, a później sobie te kupujecie, a jeszcze macie takie rozwiązanie, że kupujecie konia z omką, prawda? Czy za eki, czy za kuponę, prawda? I nie dość, że macie pewnego kupona, prawda? Bo zarabiacie już 50 kuponów na tym koniku od razu. To jeszcze robicie sobie, bo to niezły też jest potencjał, prawda? Jeszcze jak dobrego ogierka będziecie mieli, no to potencjał się dźwiga o wiele wyżej, czyli możecie sobie nastukać takich koni powiedzmy, do rankingu albo coś w tym rodzaju. Możecie sobie wytrenować spokojnie i tak dalej, a później na samym końcu po prostu odzyskać sobie nie tylko te 50 kuponów, ale jeszcze zarobić jeszcze drugie 50 kuponów, mając przy tym jeszcze dodatkowo 12 dobrych koni, prawda? Sobie możecie zrobić. Także polecam taką rzecz. I jeżeli macie ochotę i chęci, no to jak najbardziej sobie to możecie zrobić. Takie koniki też są i też jest taka możliwość ubijania. I pamiętajcie, to jest ostatni moment, także później już nie będziecie mogli tego zrobić. No cóż mogę powiedzieć, no lepiej mieć cokolwiek niż nic, prawda? Pokazywałem wam, jak jest sprawa z kuponami. Tam jest filmik odnośnie tego, jak dużo możemy tych koników ubić. Tam jest taki challenge, zrobiłem tam bodajże 70 czy 100, kurczę, tych koni ubiłem, nie pamiętam już w tym momencie. W każdym razie jest sporo tych koni tam jest ubitych i ile z tego jest zysku. Natomiast no tutaj ten kupon wiernego gracza też odchodzi. Ja zobaczę, jeszcze w tym miesiącu jeszcze będę miał ten jeden kupon wiernego gracza, ale później to już nie ma sensu po prostu cokolwiek robić. Nie ma sensu trzaskać kredensu i tyle po prostu. To już się skończy. Do 29 na pewno ja jeszcze ten kupon wiernego gracza sobie odbiorę. Natomiast no, wy sobie posprawdzajcie, czy czasem wam jeden dzień nie braknie, albo czy też po prostu nie warto sobie odebrać tego wiernego kupona, bo czasem się zapomina, prawda, i później nie ma. Jeżeli dzisiaj odbierzecie, no to drugiego już na pewno nie dostaniecie w tym miesiącu. No dobrze, no nadchodzą te zmiany, prawda? Tutaj, co nam da ten. Aha, pokażę wam w ogóle tego. No i tu uciekło. O, zobaczcie, to jest taki konik, prawda? Tutaj dzięki graczowi mamy podgląd po prostu, jak wygląda ten nowy zżerający boski. On, z tego co pamiętam, z tego co się orientuję, on będzie każdemu dawany za darmo. Albo nie.
No wiecie, no to może być różnie. Możemy sobie myśleć, że będzie trzeba go wrogach obfitości, na przykład, które tam dostajemy, prawda, sobie go wziąć. I dostajecie coraz to, powiedzmy, starszą maść, prawda, aż do 11 pozycji. Tutaj są trzy przedstawione, natomiast jak to, co dostajemy? Tutaj za jedno postażenie czarną orchideę, za dwa 20 punktów dorastania, za trzy róg obfitości, który mniejsza z tym będzie coraz gorszym śmieciowym CR-em, za cztery pięta Achillesa, pięć złote jabłko. Później mamy za 6 postażeń pół kuponu, czyli 50 nowych, prawda? Za 7 klepsy Drekronosa, 200 ki. Teraz za jednego konia mamy tam prawie 400 już ki. Za 9 postażeń objęcie Morfeusza i za 10 postażeń specjalny żywioł, taki jak jest przy 11 koniu. Przepraszam, przy 13 koniu z kolekcji Zodiaku. I tam macie taki koń, który daje raz w swoim życiu, daje po prostu specjalny żywioł. I to jest ten żywioł, czyli żywioły też pójdą znowu w dół. Przy 11 postażeniu Laska Hermesa. No to ja Laska Hermesa objęcie jeszcze. Tylko pamiętajcie, jedno postażenie to jest 10 koni na kupon. Dzisiaj mleczko. Pamiętajcie, każde postażenie to jest 10 koni na kupon, plus wzrasta to o 100%, znaczy się o 10 koni na następnych, czyli pierwsze postażenie 10 koni, drugie postażenie 20 koni, 30 koni, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 koni na kupon. Nie wiem do końca, czy to jest tak, że one są tak, no 10 ubiłem, czyli plus 10 dodatkowo, czy to jest w ten sposób, że 10 ubiłem, jest ta zmiana i mam licznik od 0, prawda, i 20. Tego nie wiem jeszcze. No bo nie wiem jeszcze konkretnie. Nie wiem, czy będzie też testowy, więc daję Wam od razu tutaj takie właśnie informacje, które w tym momencie mam. Masz serduszko ode mnie, ta Wolf, i po prostu lecimy dalej. To już pokazywaliśmy. Odnośnie tych zmian, zobaczcie, wszystkim się chyba podobają, bo OW ma 0 serduszek. Także na pewno wszyscy są bardzo, bardzo zachwyceni po prostu. Przepraszam bardzo, tymi zmianami i nic dodać, nic ująć w tym temacie. Ponieważ ja już od dawna nie handluję staruszkami, więc dla mnie to ani ziemi, ani grzeje. Aczkolwiek no, zawsze to było przyjemnie sobie na początku miesiąca ubić 10 koni i coś sobie za to kupić, prawda? Albo na końcu miesiąca, tak jak żeśmy robili niedawno, wyrzucali koni na kabanosy, prawda, i tak dalej. No ale no to jest zawsze tak, jak jest. No teraz będziemy mieli za to rankingi. Także będziemy bardzo, bardzo zadowoleni wszyscy, prawda? No tak, no to słuchajcie, pora Wam pokazać, jak to wyglądają te. Mianowicie, jak wyglądają te pytania i tak dalej. To jest z czeskiego, ja to mam tłumaczone przez Google. Traktuj konia na bezpieczne półce. Chodzi chyba o to, żeby tutaj pogłaskać chyba konia, prawda, żeby go odstawić na. No, serio mówiąc, to chyba wyłączę tego Google'a. Czekajcie. Dobra. Nie wiem o co chodzi, także dobra. Tu chyba trzeba pogłaskać po prostu konia. Tutaj dać trening. Zaraz zobaczymy, czy mi to zaliczy. Tak jest, mam 10. Zobaczcie, jak nas kopią po tyłku. Ja jestem pierwszy dzień po prostu na tym czeskim i już mam od razu 10 kuponów na dzień dobry. Teraz tą drugą nagrodę spróbujemy koniem. No, chyba chodzi o trening. Zobaczymy, czy mamy. Damy tutaj jakiś trening, powiedzmy taki.
Zobaczymy, czy mi to zaliczy, prawda? Czekajcie, tutaj mamy, tutaj będzie, widzicie? Nie. Przyznaj trening Mare. Nie powiem, nie pomogę. No, niestety nie pomogę, bo nie wiem, o co chodzi. No i taka prawda jest. Tak to wygląda. Natomiast ja chciałem wam pokazać, jak bardzo te rankingi wyglądają, te odnośnie wysłanek jakichkolwiek koni do nieba. Zobaczcie, jaki jest bydlacki ten ranking. No po prostu jest, no, wszyscy się zabijają o to, żeby te konie po prostu zabijać. Prawda, tutaj też mamy, prawda, tych staruszków, starych koni, czyli powyżej 25 roku życia. A to już chyba nie chodzi o to, żeby do 30 dobijać, tylko że powyżej 25 roku życia już te konie są zaliczane jako staruszki chyba, czyli nawet nie będzie trzeba ich do 30 doprowadzać. Z tego, co mi się tak zdaje, ale mogę się mylić. I też zobaczcie, jaki obstawiany. Ciekaw jestem, czy za te rankingi w ogóle będzie czasem można VIP-a zdobyć, nie? No i tutaj wysłanych koni do schroniska, no, też pobyku, nie? Także no, życzę, gratuluję w ogóle tym osobom, które będą do schroniska odstawiać konie. Z tego względu, że naprawdę zarobicie na tym pobyku. No, jak nazwać ten ranking? Bo tak wiecie, kiedyś żeśmy się z kumplem nabijali, że ranking popularności to dostaje się Mister albo Miss Horsów, nie? A tutaj co damy? Mistrze olewactwa. No bo co, no, trzeba olać konie, nie? No to co, mistrz olewa, no, albo mistrz kabanosów, nie? No bo tutaj, a słuchajcie, może będą jakieś nagrody, może będzie specjalny boski, no, mister kabanos, nie? Albo tutaj mister, nie wiem, no, mister rzeźnik, nie? A tutaj będzie mister bezdusznik, nie? No i tyle, no bo co za idiota, za przeproszeniem, oddaje konie do schroniska. No, ale to mniejsza z tym, są osoby, które to robią, lubią może i tak dalej. No, nie mnie w to wnikać, prawda? Także tak wyglądają te rankingi. Zresztą bardzo popularne. Widzicie, jak bardzo popularne są te rankingi, prawda? Zresztą kto by się chwalił takim rankingiem? Ja nie wiem. Dla mnie to jest ranking hańby, nie? Dla mnie to jest ranking hańby w tym momencie dla tych osób. No bo albo są po prostu tak nieudolne, że źrebaki czy tam jakieś młode konie zabijają, a tutaj no to ranking chyba, nie wiem, pazerności, nie? No bo co innego, no. Wiecie, jak nie ma z tego zysku praktycznie, no to po cholerę ubijać te konie. Chyba że rzeczywiście już stare są, rzeczywiście już takie i tak dalej. No ale no, na dzień dzisiejszy, no to no, dla mnie to jest makabra. No nic, dziękuję wam bardzo za tutaj. Aha, miałem wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Ten boski będzie tutaj najprawdopodobniej, on będzie chyba od 30 dnia dopiero. I tutaj zamiast tych staruszków, prawda, będzie można będzie tutaj chyba ten boski i po prostu będzie po prostu do zdobycia. Jeszcze raz wam polecam, po prostu ubijajcie w tym miesiącu ile się da, bo już więcej tego robić nie będziecie. No to trzymajcie się i powodzenia. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, oby było lepiej niż jest to przewidywane. Do usłyszenia.